Halo, halo? Czy mnie słychać? Czy mnie widać? Ojeju, przed chwilą uciekłem. Oj, co to mi pykło? W prawej słuchawce. Ale jak? Te dziwne dźwięki tutaj się wydają. Albo ja mam po prostu te słuchawki. W każdym bądź razie uciekłem. On żyje. Ja nie wierzę w to. Jestem w totalnym szoku, że tak chodzę. Nie komunikuję za bardzo, bo się przestraszyłem. Uciekłem do góry. Nie wiem, czy ktoś mnie słyszy. Jeśli tak, to zostawcie opeczkę w górę, bo Matuner jest. Musimy się z nim dogadać jakoś. Czajcie? On jest. Przyjaciel, Matuner. Teraz za wszelką cenę na live, bo to będzie na żywo. Oglądajcie do samego końca, bądźcie ze mną. Każda jedna łapka w górę to jest jeden przedmiot dla mnie. Możecie zostawić łapeczkę w górę. Dawajcie, wbijamy na start 500, kto mnie słyszy. Łapeczka na start. Okej, witam już 600 osób w sekundę. Siema wszystkich. No, jak wy jesteście najlepsi. Dobra, widzowie. Bądźcie razem ze mną, oglądajcie. Skupmy się, mam suba, dzięki za suba. Alicja, pozdro, ładne imię w ogóle. Ale skupmy się. Uciekłem właśnie przed ciałem Matunera, które żyje, czajcie? Żyje! On chodzi! Ale to jeszcze jest nic. Wiecie, co się stało? To jest to, co ja wam pokażę. Bo uwaga, mój strój klauna jest rozerwany. Rozerwany. Ja już powoli zaczynam wyglądać normalnie. Zaraz wam obrócę kamerkę i pokażę, dobrze? Z bliska. No, jak to zobaczycie, to będziemy szczęśliwi, no happy, nie? Będziecie widzieć mnie, czajcie? Po raz pierwszy będę miał inne ubranie w Minecrafcie. O, leży tam. Oła, oła, co jest? A nie, podpaliłem się. Jeju, jak ja nie ogarzę mnie. Szybko, jabłko, 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 jabłko. Czym ja wszedłem w ogień? Jeju. Ale dziwnie. Ugaśmy go może, co? Bo to się pali cały czas, gasimy wszystko? A, gasimy. Ej, każda jedna łapka w górę to jeden ogień więcej. Ile będzie mieć ogni? Ile mamy łapek? 500, dobra, wbijamy 1000. Dawajcie na start 1000, wy nie dacie rady? Widzowie, no pokażcie swoją siłę, moc. Co umiecie? Okej, zadajmy tak. Wejdź na kanał Matunera. Czemu kanał Matunera? Matuner jest tu ze mną, patrzcie, on leży. Ło, dzięki za sprącego. Witamy w ekipie Domix. Siema, wspierający. Pozdrówcie Domixa, został nowym wspierającym w ekipie. Pozdro, dzięki ziom. Dla wspierających są specjalne bonusy. Dobra, ugasiliśmy ogień i się zrobiło ciemno. Ojeju. Patrzcie. Leży. Z powrotem. Leży ciało. Jest. Ale się ruszało, widzowie. Ciało chodziło. Poważnie. On tam leży. Ale chodził. Uwierzcie mi, widzowie. Wierzycie mi? On naprawdę poruszał się. No, widzieliście to chyba, nie? Weźcie potwierdzicie na czacie. Na pewno to ktoś widział. No musicie mi uwierzyć, on chodził. No teraz leży, bez ruchu. Ale naprawdę on chodził, no, widzowie. Pewnie mnie uważacie teraz za jakiegoś, nie wiem, niepojętego, ale naprawdę on chodził. Tak, o, potwierdzam. O, Justyna, no. Tak widziałam. Nikodem widziałem. No, no, no chodził poważnie. Dariusz napisał, że nie. Ja ci dam, ty, gościu malinowy. Kłamiesz. Zamiast napisać tak, to on nie. Ej, dobra, weźmy się, skupmy, dobra? Okej. Ty, tam coś jest. Widzicie to? Co to stoi? Nad drzewami. Ktoś wygląda. Nowa postać? O, tam. Co to jest? Ej. Widzicie? Czekaj, przybliżę wam. Czekajcie. Przybliżę wam. Coś tu jest. Co to jest? Ktoś napisał? Napisze mi? Ale napisała, co to jest? Nie wiem. Julka napisała owca. Owca? Nie wiem, ktoś chyba stoi i się patrzy na nas. Lampa? Jaka lampa? Pennywise? Drzewo?
No tam u góry, widzicie, wystaje coś tutaj, o. Najeżdżam na to. Matruner? Clown? Bloki? To bloki. Podchodzimy do tego, czy nie? Decydujcie. Tak, czy nie? A, czekaj, weźmiemy sobie tak, czekaj. Ustawiam normalnie, dobra. Biały creeper, ktoś tam pisał, co? Jaki biały creeper? Rozbawiłeś mnie. Biały creeper. Ojej. Tak, nie? Tak. No to szybko, podbiegnijmy. Ale kto tam stoi? Może ktoś nam chce pomóc? Wała. Zjedzmy sobie to jabłko, podbiegnijmy. Szybko, szybko, szybko. Na rura, rura, rura. Na drzewa, jak Tarzan. I zaraz tu przyjdziemy, widzowie. Czekaj. Nie, nie, pochodnia. Aj. No, idziemy, idziemy. Tak Tarzan robi, czy jak? O. Przeżyłem! Przeżyłem! LOL! I kurczak tu jeszcze jest! Jakiego ja mam farta, lol. Co ty wyprawiasz, kurczaku? Jedny. Na szczęście, uff. Się przestraszyłem. Ale miałem farta, nie? Ty, co się dzieje z tobą? Ej, co ty wyprawiasz? Stefan, opanuj się. Chłop, co próbuje latać w wodzie? Ej, bo się zmęczysz. Za szybko machasz tymi. Co się z nim stało? Czekaj, oświetlę. Ej, co jest? Nie wiem, ale on mnie rozśmiesza. No chłop skacze sobie na wodzie i co on próbuje? Może wyjść? Pomóc mu, czy nie? Tarzan, weź nagraj film, ta, jak jestem Tarzanem. Ej, dobra, decydujcie, pomóc mu, czy nie? Bo się biedny chyba, no utknął, no. Teraz wy decydujecie, czy mam mu pomóc. Ojeju, jajku zniósł. O ja, weźmy sobie. Jajko na wodzie zniósł. Ej, a zobaczmy, czy w środku będzie coś. O, kliknijcie łapeczkę w górę, a ja kliknę ten, jajeczko. Dawajcie, kto może, to sobie kliknijcie. Wbijamy 2000 łapek, okej? Dobra, weźmy. Pomóż mu. Napisała Dorota. Aleksandra napisała też pomóż. Julia, ej, co to tyle dziewczyn jest? Julia, Agnieszka, Małgorzata? Są tu chłopacy w ogóle? Okej. Okay. No dobrze, mi to fajnie, nie? Ej, dobra, ten kurczak, wiecie. No próbuje wyjść, ale nie może. Pomóż, pomóż. Grecik napisał pomóż. Okej, okay, a zacznijmy, to kliknęliście tą łapeczkę? Ja sprawdzam jajko. Za 3, 2, 1, klikajcie teraz. Łapeczka, kto suszy mnie? Puste! czekaj. Czekaj, gdzie jest smutna muzyka? Czekaj, o. To miał być Stefan! Stefan miał być malutki. Nic nie ma. O, drugi przyszedł. Patrzcie. Trzeci. Co tu tyle kurczaków? Ej. Rój kurczaków. O, one u góry utknęły. O nie. Biedny, nie może się przedostać. Ojeju, jak smutno. Dajesz, mały. Mocniej. Włóż w to siłę. Wyskoczysz teraz! Zrób to! Dajesz, mały! Mocniej! Tak! Wyżej! Wyskoczysz! Dasz radę, no mocniej! Wybij się tym iko! No nie, nie wytrzymaj. Stefan, no! Dasz radę, jesteś silny! Wierzę w ciebie! Mocniej, szybciej! Teraz! Podskocz! Wyfruń! No! No, coś mu to samo idzie, nie? A pana nuta, nie? Ta, taka...
Ej, on chyba nie wyskoczy on dzisiaj, co? Ej! Mój dzielny bohater... Jest! Wyskoczył! Wyskoczył! Jest! Dobrze! Stefan, wierzyłem w ciebie! Wierzyłem! Mój bohaterze! Mój Tarzanie! Największy, najlepszy, silny! Tak! Nadzieja nie umiera nigdy! Pamiętajcie, widzowie! On tutaj był, siedział nie wiem z ile godzin, minut, ale dał radę, nie poddał się i o to chodzi. Nigdy nie mamy się podawać. On tylko nam to udowodnił. No, no coś pięknego, no wyskoczył, czajcie o własnych siłach. Niesamowite. Wow, po prostu, no, nie, brak słów, no. Nie pomogłem mu, on sam wydostał się. Dzielny kurczak, naprawdę. Aja, to ty byłeś? Czej, który stąd wyskoczył? Chciałem pogłaskać go. Dobra, nie wiem, to chyba ten był. Chyba ten, co? To był on. To był on. Gratulacje, kurczaczku. Tak jest, trzymaj. Rączkę ten, weź. Podajmy sobie. O nie, ouch, przepraszam, nie chciałem. Chciałem tylko... Ej, w ogóle widzicie? Spójrzcie na to, kto dostrzegł? Kto dostrzegł nową rączkę? Strój klauna został przecięty. Ja się zmieniam w siebie. Czajcie? Normalny Smyslow już niedługo. Udaje mi się ściągać strój klauna, który miałem przywiązany przez tyle czasu. Ja, Adam widział, no. Coś pięknego, nie? Ja się cieszę niezmiernie. Dobra, okej, czekaj, bo mam cały czas na rączkę. To się dzieje, ej, dobra, chodźmy zobaczyć tam. Możecie zostawić czopeczkę w górę, kto mnie słyszy. Byłoby mi miło, jakby ktoś kliknął. I subika z dzwonkiem. A my teraz podążamy. Coś tam stoi. Nie, z tej strony to było. Chyba z tamtej. Biegnijmy. Zjedzmy sobie złote jabłko. Nie, z której to strony było? Z tamtej. Czekajcie. Przeskoczmy tutaj. A pięknie skoczyłem, zostałem Tarzanem. Coś tutaj było, widzowie, idziemy zobaczyć do tego, okej? Okay? Czy nie chcę pochodnie kłaść? Hops, hops, hops. Wyżej, tak. Coś było, stało i obserwowało, zobaczmy co to. Matuner orzu, wiecie? Mój przyjaciel najlepszy, ale się cieszę. Oglądajcie do samego końca, bo tu będzie się teraz działo. Dobra, jeszcze. O, coś tu stoi, patrzcie. Jestem. Co to było? Czekaj. Idziemy. I gdzie to stało? Widzowie, co przybliżałem przed chwilą, nie? Widzieliście to, nie? A! Jeju, sorry. Czasami się zląkam, w sensie jak skaczę. I tak niespodziewanie, to tak się troszeczkę boję, bo ta Annabelle i ten clown Pennywise mnie straszą i tak wiecie, reaguję czasami, przepraszam. Ej, gdzie to jest w ogóle? No nie gadajcie, że to była ta górka! Ej, no! Ta górka to mogła być? Słaba jakość, wiem, sorry, przepraszam, ale nie stać mi na lepszą. Ej! Ale ta górka to była to? Nie gadajcie, że szedłem cały czas zobaczyć górkę. A wy pisaliście, że to jakiś duch stoi. A wracamy się. A czekaj. A tą muzykę włączymy. Dobra, chodźmy do Matunera. Ja wam pokażę jego ciało. Obudźmy go teraz. Dawajcie, wszyscy razem. Budzimy Matunera. Przyzywamy go. Żeby Matuner tu był już normalny. Żeby tak się stało, widzowie, damy radę. Przyzwijmy Matunera, żeby się obudził. Wspólnie weźmiemy, nie wiem, wylejemy wodę, cokolwiek zrobimy. Czekaj, żebym tutaj przeżył to tylko. Skoczę, dam radę przeskoczyć? Trochę się boję, wiecie. Nie chciałbym ryzykować. Wiadra nie mam. Czekaj, gdzie jest moje wiadro w ogóle? Zjedzmy sobie złote jabłko. Skoczmy tędy. Dam radę doskoczyć, czy nie dam rady? Chyba nie, co? Raczej nie.
A do drzewa doskoczę? Tak na wasze oko doskoczę do drzewa? Jak coś, to będzie wasza wina. Czy doskoczę? Dorota napisała tak. Maciej nie. Monika nie. Nie dasz rady, Julia napisała. To lepiej nie próbować, tak? Nie, nie dasz rady. To. Okej, okay, no czyli napisaliście, że nie. Znaczy, coś się buduje. Lekciutko. Nie, pochodnie, ej, pochodnia. Dobra. Okej, teraz skoczę, uwaga. No teraz easy. No, chyba mieliście rację, żebym nie doskoczył. Ej, mam dwa jajka w ogóle, wykorzystajmy je. Czekaj. Raz. Dwa. A, puste. Okej, idziemy. Teraz tu do wody możemy skoczyć. Dobra, pięknie. I u góry jest tu ciało Matunera. Ojojojoj. Jestem na dole, wiecie. I trochę się boję być na tym piętrze. Możemy przyzwać na żywo Anabel. Troszeczkę się robi nieciekawie. Jestem na piętrze i wiecie, tu może być Clown Rise albo jak coś innego. Ojeju, boję się. Iść, nie iść. Dobra. Weźmy sobie mieczyk w dłoń. Uważajmy na spady. Czyli przejdziemy tedy. Blok postawmy. Dobra, tędy. Jak na spokojnie. Jak coś zauważycie, to od razu piszcie, dobrze? Każdy, kto zobaczy, to od razu macie pisać. Ja będę wdzięczny. Kto będzie najaktywniejszy, kto będzie najwięcej pisał, temu dam moda. Moderatora. Taką specjalną funkcję na czacie. Okej? Dobra, idziemy z tej strony. O, lalki tu. Co jest? Czemu ta lalka wygląda jak. Jak. Herobrine. Co? Ona. Jezu, aż mnie dreszcze przeszły. On ma białe oczy. Czajcie? I coś trzyma w dłoni. Pilota? Co jest? Jakie to dziwne. No ma oczy jak Herobrine białe, nie? To. Komentujcie wszystko, widzowie. No dziwne. Zostawmy tą lalkę, może nie ruszajmy jej. Tam w ogóle jest wioska villagerów nieopodal. Dostrzegłem ją wcześniej. Jakby coś, to możemy podejść tam, wiecie, podbiegnąć do tej wioski. Okej, czekajcie, ja zrobię coś takiego. Zrobię bardziej klimatyczniej. Okej, jest teraz lepiej. Przeskoczmy. O nie, tu jest dziura! Ej! Przez to moglibyśmy wypaść, co nie? Czy tutaj nie ma dalej bloków? Widzowie. Bo ta dziura jest jakby niebieska. Taka. Nie, ona nie powinna być czarna? Bo ja myślę, że chyba powinno być czarno, co na dole? A jest tak jakby fioletowo-niebiesko. Taki mocny fiolet, albo mocny czarny niebieski. Nie, znaczy, nie wiem, jak. Nie, źle powiedziałem to. No nie, no jest jakieś to jasne, nie? Nie, nie ma bloku. To woda. Co? Woda? Jaka woda? To nie jest woda. Nie skacz. Powinna być czarna. No też tak myślę, no. Matruner jest w niebie, ktoś napisał. Co? Nie przestań gadać bzdur. Nie uwierzę ci. Nie, niemożliwe, że. Ktoś to chyba napisał dla beki. A nie piszcie takich rzeczy, że ma tuner w niebie. Nie piszcie, bo wy pewnie ten żartujecie. Ale nie żartujcie z takich rzeczy. Dobra, dajemy z tej strony. Okej. Okay. O, tu jest wejście nawet. Co? Ej, nie widziałem tego wcześniej. O, lol! Faktycznie! Ukradli podkreślenie mi podkreślenie nazwę. 4 złote. Napisałam ci na jakimś live, czy napiszesz do mnie na mail. Powiedziałeś, że postarasz się odpisać, ale nic nie odpisałeś, dlatego pytam się jeszcze raz, napiszesz do mnie na mail? julia.kamizela@gmail.com. Dzięki, ukradli mi nazwę. Słuchaj, to ty musisz do mnie napisać, bo ja nie piszę do widzów. To ty musisz wysłać maila, wiesz? Dobrego. Wtedy chyba nie wysłałaś. Coś nie widziałem twojego maila. Musisz dobrze do mnie napisać. Mar Dzięki. Ninja. 4 złote. Mister Ninja. Pimpek nie żyje. Pimpek nie żyje? Nie gada, nie, Mister Ninja, weź, ale nie pisz takich rzeczy. O, kłamiesz pewnie. O, ja. Tam kłamać to sobie wiesz, możesz tam.
gdzieś indziej. Ja ci nie wierzę, nie, nie. Lecimy dalej. Pimpek żyje, Pimpek jest. Tylko nie wiem gdzie. No, lecimy do góry. Lecimy do góry, z tej strony. Skupmy się teraz, widzę. Skrzynka jest. Nie wiem. Tu wcześniej nie było żadnej skrzynki. Czy ja właśnie coś odkryłem? O, nie! Jeju, spadłem. Aj, taki ze mnie retard. Ja znowu weźmy sobie. Dlaczego się pośliznąłem, no? Jeju, muszę uważać. Podejdźmy do góry. Sobie bardziej. Tutaj biegnijmy, biegnijmy. Do tej skrzynki, to było ciekawe. Nie widziałem żadnej skrzynki, wiecie? Ona nie powinna tutaj w ogóle być. Jestem ciekawy, co w środku jest. Ej, siema wszystkim. Zostawcie łapeczkę w górę, kto jeszcze mnie słyszy. O! Zanim kliknę skrzynkę, to wy możecie teraz kliknąć łapeczkę. O! I subskrypcję. I subika. Także subskrybujcie. A jeszcze w ogóle przypominam wam o konkursie, który organizuję wraz z innymi youtuberami. Tutaj wam wyświetlę, tak przy okazji wam powiem, zanim otworzę tą skrzynkę. Tutaj macie konkurs po prawej, w prawym górnym rogu. iPhone 12 i PS5. Link macie w opisie do tego konkursu, nie? Tam są inni youtuberzy jak coś. Wystarczy nas zaobserwować, link macie w opisie. Dobra, okej. Kto kliknął, to dzięki. Ja otwieram teraz skrzynkę. Uwaga. 3, 2 i 1. Podchodzimy. I klikamy. Kliknęliście już wy? Bo nie wiem, czy wy kliknęliście. Ej, Marian, kliknąłeś? Kliknęłaś? Marian, Marianka. Czemu się śmieje? Oj, prawie bym znowu spadł. Jeju. Uważaj, Smile. Uwaga, klikam. Co jest? Co? Kogo to są z rzeczy? To nie moje, widzowie. To nie są moje itemy. Ja tego nie widziałem wcześniej. Diamentowy miecz? Sztabka złota? Żelazny kilof? Nasiona, kamienne schody, deski dębowe, surowy kurczak, deski świerkowe, znacznik, krzesiwo, tabliczka. Wziąć to? To Matunera. Rzeczy Matunera. Skąd wy wiecie, że to są rzeczy Matunera? Ej, może faktycznie to jest jego? Ale co by robiły tu rzeczy? Może schował je specjalnie? To wziąć czy nie wziąć? Bo się nie wiem, czy wziąć. Może to zostawmy, co? Tak teraz nie wiem, co zrobić. Zostawić czy nie? To... Wziąć? Tak chyba mnie... Ja bym wziął, nie? Wszystko, ale wiecie. Tak, lepiej nie. Sprawdźcie jego kanał. Dobra, no to okej, możemy się umówić, że wejdę zaraz na jego kanał. I wtedy zobaczymy sobie. To jeszcze bądźcie na live'ie. Podejdźmy do jego ciała teraz. Ja tą skrzynkę na razie zostawię, co? Niech ona tutaj sobie jest. Ja bym tylko może wziął od niego. Jedyne co bym mógł wziąć, to złoto. O. Złoto może mi się przydać. Albo tabliczki też, do porozumienia się z Annabelle albo z Clownem. Chyba, że nie, dobra, nie, tabliczki lepiej nie. Mamy znacznik też. Esa, 5 złotych. Pomożesz dobić 1,1 kasubów, mam 1072, dzięki wielkie, pozdro, pamiętam szoty. Jo, dzięki ziom, kto tam chce, to pozdro. Esa, no to o, dzięki, to jesteś stary widzem. Doceniam. O, jesteśmy z powrotem. Tutaj on jest. Ooo. I jego trumna. Blisko byliśmy. Leży ciało. Sami spójrzcie. Tu jest Matruner. Nie rusza się. Albo nie. Czekaj. Czy... Ej. Widziałem, jakby machał rączką. To było dziwne.
Nie, ale nie widzicie? To chyba się rusza. Albo mam takie dziwne wrażenie. On się rusza, czy się nie rusza? Trochę się boję podejść. Cykam się, no. To wygląda creepy. A truner, tak, rusza się. No, kto najwięcej pisze, to pamiętajcie, komuś tam dam moda dla ludzi, którzy najwięcej piszą na czacie. No, a to podchodzimy bliżej. Uwaga. Chodźmy z lewej. Patruner, to ja, Smyslow. Przyszedłem po ciebie. Ty żyjesz, prawda? Odezwij się, albo rusz, cokolwiek. Patruner, to ja. Ziom. Halo. No nie reaguje, nie? Podejdźmy. Ktoś napisał, Matuner jest w niebie. No to jest niemożliwe. On nie jest w niebie. A czemu się rusza? No, ha? Jak to wytłumaczysz? No, on nie jest w niebie. Bo, patrzcie, rączki się jego ruszają. No. Matuner, halo. To ja. Podejdźmy już bliżej, jestem bardzo blisko już. Ziom, no obudź się, proszę. Ej! Halo! Wstań! Patrzcie, jak się rusza. Rączki. On żyje. Wow! Co z tobą jest nie tak? Ej! Ile razy ja mam mówić? To ja, Smyslow! Ziom, wstawaj teraz! Halo! Nie wiem, co zrobić. Uderzyć go? Albo z łuku strzelimy, co? Mam łuk, wymierzam w niego. Mogę walnąć. Co? Co to było? Strzałem wciągnął. Co? Ale walnąłem w grób i tak nagle znikła, nie? Cykam się, bo coś może mi wyskoczyć zaraz. W EQ? Co byśmy mogli dać? Nie wiem. Walnąć mu albo coś rzucić? Ja się zastanawiam, wiecie? On żyje. No żyje. No wiem, że żyje. No tutaj jest. A trochę dużo ludzi mi pisze, że on jest w niebie. No ludzi już powaliło. Oni tam nie wiadomo, co piszą. Matuner tutaj jest. A oni piszą, że w niebie. No nie. Dobra, ej. Trzeba go obudzić jakoś. Patruner! Wstawaj! Uderzę go raz. A masz? Ty. Nic, a walnijmy go ze strzały. Uwaga. 3, 2, 1. Uwaga, go. Co? Co jest to? Jeszcze raz. Uwaga. Gdzie strzały lecą? Halo? Halo, coś jest... Nie, strzał normalnie leci. Czekaj, uderzmy go z daleka. Uwaga, strzelam. No, gdzie ta strzała zanika? Co? Ej, no, what? On jest jak jakiś kamień. No patrzcie. Strzała, mocno i nawalam. No i znika. Czekaj, a weźmy skaczmy po nim może, co? Czekaj, uderzę go raz. Albo nie, skaczmy po nim. Uwaga, wskakuję na niego. Skaczę mu po stopach. Nie wiem, boję się. Patruner, to ja! Ej, wylejmy na niego lawę. Tok! Lejemy lawę? To by było dobre, chyba że wodę. Coś takiego, co? Czy nie? Płonie. O, jest lawa, tam! Bierzemy lawę i lejemy na twarz. Lawę. Bierzemy czy nie? Nie, lepiej nie. Nie lawę. Trochę osób napisało, że nie. No, kiedy się skończy konkurs? No dzisiaj albo jutro. Konkurs jest link w opisie, pierwsza linijka, nie? W opisie, jak coś przypominam o konkursie. Okej, widzowie, no to słuchajcie.
skoczę teraz na niego, albo uderzę go w twarz. Albo, nie wiem, co mogę zrobić? Idziemy po tą lawę, albo wodę może. Tylko nie mam wiadra, musiałbym je zrobić najwyżej z materiału, którego niestety nie mam, ale one by było. No tam mamy tą lawę, nie? Tylko nie mam tego. Potrzebałbym żelazo, wiecie? I stół do konstruowania, nie mam drewna. Tutaj chyba, że jest. Wiadro. Też tu nie ma wiadra. Lipa. Esa, 5 złotych. Nazwa kanału Mętny Gaming, dobijcie mu 1,1 k, siedzę z nim na dosisi, a chciałbym mu zrobić niespodziankę. Dzięki, Esa, pozdro, ziomek. No to fajny z ciebie ten kolega, że chcesz mu zrobić taką niespodziankę, doceniam. Jak ty jakiś spoko gościu jesteś. Dobra, pozdro. Weźmy... Teraz poważnie podejdźmy do tego. Uwaga! Będę go nawalał ze wszystkiego. Z miecza, z kilofa, z łuku, z bloku. Nawalamy full, aby go obudzić, dobra? Razem wspólnie. Wow, dzięki za sprącego. Pozdrówcie Oliwię. Wardyńska Oliwia, witamy w ekipie. Została wspierającą, dziękuję. Pozdrówcie Oliwię. Jest w mojej ekipie dla wspierających, dzięki, każdy może być. Okej, teraz nawalamy za 5, 4, 3, 2, trochę się boję, 1, czekaj. Jeden. No, żeby tylko, wiecie, nic mi nie wyskoczyło, się trochę cykam. Podchodzę. Mieczyk w dłoń, albo nie, pierwszy z kilofa. Czekaj, ściszę muzykę. Czekaj, wezmę jakąś inną muzykę. Żeby było klimatycznie. Tylko trzymajcie kciuki, żeby się nic nie stało. Czekaj, weźmy sobie... Ej, zanikło mi. Dobra, tak bierzemy. Ej, gdzie to jest? Halo. Halo, Marian. Czekaj, ta. O, to jest to. Patrzcie, jaki klimat. Słuchajcie to. A! Za głośno. Sorry. Uwaga. Uuu. Teraz się robi ciekawie. Będę go nawalał ze wszystkiego. Z kilofa, z miecza, z łuku, z czego się da. Za 5, 4. Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Pamiętajcie o tym, nie? Cokolwiek by się nie stało, to jestem Smyslow. Subskrybujcie, kto by chciał, to będę wdzięczny. Pamiętajcie, jeden subskrypcja z dzwonkiem, będzie mi miło. Później sprawdzę sobie, kto subskrybuje. Uwaga, 5, 4, 3, 2. Czekaj, jeszcze wyłączę to. 1. Podchodzę i nawalamy, go. O, masz, wstawaj, Matruner! Wstanął! Idzie! Patrzy się na mnie! To on żyje! Zniknął! Matruner! Gdzie on zniknął? A! Gdzie się pojawiłem? Nie, tylko nie to! Czemu? Jestem u klauna w cyrku! Nie! Czemu mnie tu tepło? Czemu? Ej, byłem u... Nie! Tylko nie to! Tu była Annabel więziona! O nie! Ale jak? Przecież... A! Matruner wstał! On ożył! On żyje! Ale nic nie gadał! Czemu? Ajajaj! Czy wydostajmy się stąd? Uciekajmy szybko! Widmo... No wiem, jakiś był lag! No nie wiem, co to było! Też miałem laga w Minecrafcie! Chodźmy! Trochę się przeraziłem, bo... Ej, dlaczego tu się pojawiłem? Ta energia! Przez ten strój ja się tu pojawiam u klauna! Dlatego! Rozumiem! A, wychodzimy. Tu może być klaun Penny Strice. O-o. Ale musimy wybiegnąć. Patrzcie, skacze! Ten od rodziny. Widzicie małego brzdąca? To jest... Gość, rodzina klauna. Jak on wygląda? Skacze sobie. Czemu? On się bawi. Te klauny cały czas chcą się bawić.
Dlatego ten cyrk jest takim jakby placem zabaw dla nich. Cyrkiem, gdzie mają rozrywkę. No, wychodzimy i przybiegł klaun! Jakiś biegnął. Nie, czy mi się wybadał... Biegnął klaun, czy mi się wydawało? Nie wiem. Ej, widzieliście? Coś tu chyba przebiegało, co? Przebiegało, czy nie przebiegało? Bo już nie wiem. Tak, Anna napisała tak. Biegnął, Maria. On tu jest. No, to mamy problem. Okej, uwaga, przygotujmy się. Weźmy szybko, wybiegnijmy. Drzwi się otworzą, gdy stanę na to. Musimy wtedy szybko wziąć w nogi zapasy i uciekać. Na lewo. A następnie obiegniemy to wokół. Coś się wychylało. On tu chyba jest. Następnie wybiegniemy wokół i musimy dotrzeć do cmentarza. Tam powinno tepnąć nas z powrotem. Tam, gdzie jest matuner, wiecie? Dobra. Okej, to nie wiem. Otwieramy. Za 3. 2. O, czekajcie, donate to dostałem na superczacie. Patryk Stasiak, to Annabel jest w ciele matunera, specjalnie przejaga jego ciało, a prawdziwy Mati jest w niebie i spotkał babcię Granny. Co? Dzięki, Patryk Stasiak, za donate 25 zł. Jak babcia Granny? Przecież babcia Granny nie żyje. A matuner jest na ziemi. A kto się ruszał matunerem? Annabel? Nie. Nie. Ale jak w niebo? Przecież wyszliśmy z nieba. Nie rozumiem. Dobra, chodźmy. Uwaga. Wybiegamy. 3, 2, 1, go! Rura, rura, rura! O nie, jeszcze utknąłem! Przez grilla się zablokowałem. Uciekamy, 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 uciekamy! Tu jest pełno tej rodziny klauna. Srajsa. O, stoją tutaj, patrzcie. Wow, dzięki za wspierającego, Oliwia przeszła na poziom mistrz. Pozdrówcie Oliwię. Została wspierającą. Dziękuję serdecznie, Oliwia i Patryk. Ona teraz jest mistrzynią, Oliwia. Uciekamy, uciekamy. O nie, on tu stoi, to klaun! Pennywise, to on! O nie, zostaw mnie, proszę, tylko nie ty! A już jestem tak dobrze, matuner ożył, a niestety mnie cofło. A! Gdzie się wpakowałem? Schowajmy się, schowajmy się. Okej, kryjemy. Zgaśmy pochodnie. Ojejeju. Teraz dopiero jest creepy. Klaun tu jest. Czekajcie. Wezmę sobie tak. Dobra. Podgłośnijmy sobie. Ta muzyczka nadaje klimatu. Co teraz? Co teraz mam zrobić? I z lewej? Klaunie! On tam stoi chyba u góry. Nie, to jest rodzina, już myślałem. Tam stoi jeden klaun. Porusza się, to chyba jest z jego rodziny. On inaczej wygląda, nie? Zobaczmy z tej strony. Nic nie ma. Patrzą się na prawo i lewo. Wiecie, on gdzieś tutaj jest, poruje na mnie. Musimy szybko dotrzeć do... Na cmentarz? Na Annabel. Już się jąkam. Tutaj piszecie? Nie wchodź, niebo. Ale jakie niebo? Wejdźcie kanał matunera. No zaraz sprawdzimy. Trochę cykam. Nie ma go? Chyba nie ma. A wybiegamy. Tu jest jakieś przejście. O lol! To się ciągnie dalej. Ale beka, nie wiedziałem o tym. Co? A do czego to służy? Tutaj ciągnie redstone, który jest... Dźwignia? On coś zapala. Coś jest przestane. Ej, zna się ktoś na tym? Jeśli tak, to napiszcie, proszę. Co redstone miał powodować? Co tu się dzieje? Ej, co to za blok jest w ogóle? Sprawdźmy. Czekaj, bo nie ogarniam. To jest blok dźwiękowy. Aha, to miało wydawać muzyczkę albo jakiś dźwięk. Rozumiem. Tylko nie mam żadnej płyty. A jakby to uruchomić? Nie wiem. To chyba nie jest podłączone. Dobra, idziemy. Dalej, dalej. Patrzę, co wy piszecie, wiecie? Siema, siema Patryka. Siema Patryk. Witam wszystkich. Subskrybujcie mój kanał i przypominam o konkursie, który trwa. Link macie w opisie pierwszy.
Pierwszy link w opisie. A wpadłem tutaj na dół. Idziemy do góry. I z tej strony. Chyba nie ma. Schowajmy się tutaj może, co? Trochę się boję. Ej, tu mamy wejście do góry. Wieżyczka jest. Ten. Musimy wrócić teraz do tego. Cmentarz, Annabel. Tam, gdzie są te trumny. O, weszłą. A! Tu, on tu był. Nie. Zostaw mnie, klaunie, proszę. Nie rób mi nic. Teraz szybko na dół. Uciekamy. Śmieję się. Ojeju. Było słychać go. Może tam... Tu jest, stoi, patrzcie, biegnie do mnie, biegnie. Czego chcesz ode mnie, klaunie? Jak on wygląda w ogóle? Zanika i pojawia się. Czekaj, wejdźmy do środka. Tu jest skrzynce coś? Nie ma. Annabel, proszę pomóż mi. Weź mi przyzwij czy coś. Nie wiem co zrobić. Znowu wszedłem do jego, do jej domku. Z powrotem. Jestem nowa. Siema Karina. Tu możesz zostawić subskrypcję, jak ktoś jest nowy. To przypominam. Subskrybujcie z dzwonkiem. Ej, możemy się umówić na jutro na filmik. O której godzinie? 14.00 pasowałaby wam? O 14.00 filmik jutro? To bym wrzucił. Co byście powiedzieli na to? Taka godzina 14.00. A wybiegam. Widzieliście w ogóle te gigantyczne moby? Tak, okej, okay, było git. Patrzcie, jaki to jest zombiak wielki. On zmutował moby. Ten klaun to zrobił. Patrzcie, jaka jest papuga gigantyczna. Takich mobów wielkich nie było wcześniej. To wszystko pozmieniał klaun. Nawet patrzcie na tego Stefana Villagera. Jaki on jest wielki. Z 10-krotnie większy niż ja. O. Ale oni nic mi nie pomagają, te moby. Tu nawet jest krowa. Jakie ma dindały wielkie też. Ej, krowa. Pomóż mi. Ej, jak ścioło. Słyszałem jakiś dźwięk. Znowu. Co to było? Ej, znowu słyszałem. Czekaj. Jakby ktoś tutaj robił, ktoś. Halo. Niech to się powtórzy. Czekaj, tu tutaj było? Czy ja coś robiłem? Ej, słyszycie to? Czekaj, ściszę muzykę. Dobra, ściszyłem. No i nie słyszę tego. A tu klaun stał! Jeju! Jak chodziłem koło klauna! Jak ja się wystraszyłem teraz! Jak koło klauna cały czas chodziłem, myślałem, że to z rodziny od niego, Stefan. Uciekamy. Krówko, pomóż mi! Zdeptaj go! Wielka zmutowana! Weź no, zombiaku! Pomóżcie mi cokolwiek, czaj, uderzę ją. No weź mi pomóż! Nie mogę jej bić w ogóle. No nieźle. Już szybko chodźmy. Chyba, że czekaj. Wiecie, co mogę zrobić? Bingo! Możemy... Ej! Tajna broń! Krówka się spojrzała na kogoś. Na klauna. Możemy zastosować tajną broń. A wiecie, jaka to jest tajna broń? Kto zgadnie, wygrywa. Co chciałbym tutaj zrobić? Tutaj, w tym miejscu. Zobaczymy, kto zgadnie. Bądźcie jeszcze na live, bo będzie się dużo działo. Co piszecie? Co to? Nie wiem. Kot? Nie. TNT? Nie. O, dobrze, Kuba. Dobrze napisał. Matylda, dobrze też. Tak. Zaśpię. No. La. Zagrać. Możemy zaśpiewać la. Co wy na to? Aby to zrobić teraz. Osiadłem na to. Siedzę. To co, puszczamy? Gramy? Ale wszyscy razem byśmy wtedy zrobili to. Ciekawe, czy będą... Co się stanie wtedy, jak ja to zrobię? Jeszcze nigdy nie śpiewałem klaunom. Oj, coś... Nigdy nie śpiewałem klaunom, więc nie wiem, jaka to by była reakcja. Patrzcie w ogóle moja rączka, zaraz wam pokażę rozerwany strój. Jak mówiłem wcześniej.
Lala, no. Chcecie tego lalalala? Możemy to zrobić. A to śpiewamy. Dużo ludzi pisze, że tak, że lalala. No okej, uwaga, przygotujmy się, ale wtedy wszyscy razem na czacie, dobra? Wszyscy razem śpiewamy. Robimy cover. Uwaga. Przygotujcie się. Śpiewamy za 5, 4, 3, 2, 1, go. Lalala. Czekaj, uwaga. Czekaj. Wyczyścimy trochę sobie. La, la, uwaga. La 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 la. O, o, pojawił się. O nie, tylko nie on. La 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 la. On tańczy. Co? La 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 la. To działa. To działa. Okej. Teraz lu. Lu 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 lu. On chyba tego chciał. Lulu. Lulu. Lulu, lulu, lulu. On nie na tyłku jeździ, naprawdę? Nie, tylko nie to. Lulu. La 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 la. Coś Sabo tańczy. La 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 la. Nie widać. Launie. La 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 la. La 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 la. A wcześniej tak fajnie tańczyła, teraz odwala, nie? Tragedia. La... O, tańczy znowu. Lulu, nie, ja w to nie wierzę, ty. No tańczy, no spójrzcie. Lu... To działa. Ej, wyciągnijmy pochodnie, czekaj. O, jak on wygląda w ogóle przerażająco. Lulu, lulu, lulu. Teraz lulu, lulu, widzowie. Lulu. O, i refren, uwaga. La 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 la. Ale to długi koncert. La 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 la. Jak on się uśmiecha, patrzcie. Chłopi się patrzą na niego, co on robi. Oni nie tańczą. La 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 la. Koniec. Okej, okay, co teraz? Spojrzał się na mnie. Oła, uderzył mnie. Co teraz robić? Stoi przede mną. O nie. Siadnął. Co ty chcesz mi pokazać, klaunie? Odwal się ode mnie. Zmień już. Jestem sobą. Słyszysz? Wypadł z mojego świata. Wnocha. Zaśpiewałem ci piosenkę teraz. Get out. Get out. O? Poszedł sobie? Ale co on robi? Gada coś klaunowi, temu swojemu... rodzinie swojej. Coś mu na ucho gada. Ciekawe, co powiedział. Chyba zrozumiałem, że pilnujcie go. On jest dziwny. Tak on gada chyba. Spadł na dół. XD. Podbiega. Ja już się zastanawiam, co zrobić. Widzowie, pamiętajcie, cokolwiek by się nie stało, to subskrybujcie z dzwonkiem. Pamiętajcie o tym subie z dzwoneczkiem. Jak ktoś jest nowy, nowa, to kliknijcie dzwoneczek. Oła, znowu dostałem hita. On chyba pokazuje, że mam wstać. Okej. Dobrze, wstajemy. Coś pokazuje. On chce, żebym więcej śpiewał. No nie, no. Wystarczy. Za dużo. Ej, uciekajmy teraz szybko do Annabel, dobra? Na ten cmentarz, tam jest, on się znajduje. Musimy pobudzić Matunera. Jeszcze? Ktoś napisał jeszcze. No nie, no wystarczy. Ile mam śpiewać, no? Wow, uderzył mnie.
W ogóle wbijamy 4000 łapek. Pamiętajcie też o konkursie, nie? Widzowie, tutaj wam wyświetlam konkurs jak coś w prawym górnym rogu. Ktoś napisał. Sing. Śpiewaj? Graj? No. Cześć, odpiszmy mu no. Rozwalmy to. Śmiał się. Nadajemy tak sobie. Czekaj. Jak coś, to do konkursu macie pierwszy link w opisie, jak coś, widzowie. Napiszmy mu. Pa. Patrzcie, co mu napisałem, ej. Czekaj, czekaj, patrzę. Czekaj. No to usuniemy. Patrz, co napiszę, patrz. Siema, jestem Marian, co tam? A, czekaj. Okej, tak, napiszmy co innego. Nadajemy tak. Ej, ale faktycznie mało brakuje, wiecie? No ej, poważnie, poważnie. Ale poważnie już teraz, poważnie. Ej, patrz to. Patrz to. Siema. Siema. Jestem Marian. Ja dobra, co ja mam z tymi Marianami, nie? To ja nie wiem. Siema, jestem Marianna. Co tam? Hejka. A nie, poważnie, poważnie. Ale co, już poważnie. Weźcie, ogar, ogar już. Dobra, czekaj. No nie, dobra, no nie wytrzymię, no. Widzowie, poważnie, bo wy mnie rozśmieszacie. Bo wy wydajecie jakieś śmieszne minki płaczące ze śmiechu. No nie, no weźcie mnie, nie rozśmieszajcie, no. Ogar. Bo wtedy mam głupią wyobraźnię. Dobra. Hej, katulenka. Dobra, ej, dobra, ogar, ogar. Hejka tu Bronisław. Dobra, ej, dobra, weź. Weź już, widzowie, no nie śmiejemy się. Napiszmy. Cześć. Wypad z mojego świata. Coś takiego może napisać, co? Ojeju, serduszko ktoś wysłał. Ta, smile Marianna. Normalnie, tak o. Jak ja od dzisiaj Marianek jestem. Dobra, i poważnie. Patrzcie. A bo to napiszemy. Patrzcie. Siemka, jestem... Osas. Znacie to? Nie, no a co napisać poważnie już? Coś zapytać może. Get out. Nara. O tak mu napiszemy, uwaga, napisałem, klikamy OK. Ja kliknąłem, czekaj, czekaj, tylko tak sobie teraz załaduję. Zobaczmy jego reakcję. Oj, co się stało? O nie! Wyszedłem z Minecrafta przez chwilę! Widzieliście IP? O-o. Nie wbijajcie tylko na IP, proszę. Logowanie. Widzieliście IP pewnie. Tylko nie to. No to dobra, no to wbijcie, jak już ktoś widział. Dobra, hej, katulelka ta. Nie, nie. Czekaj, co się dzieje? Odpisałem mu. Ojeju, jakieś lagi mam. Czekaj, zmniejszę sobie to. Ustawienia graficzne damy sobie tak. No tak sobie damy. Okej. Napisał.
Cześć, jaka jest jego odpowiedź? Get out Nara. Ja to napisałem, nie? A on? Cześć, patrzcie co robi. Chyba się wkurzył. Zniknął. O-oh. Mogłem lepiej tego nie pisać. Chyba za mocno, co? Zaśmiał się. Dzięki Marcelina za suba i lajka. Widziałem, właśnie dała Marcelina, dzięki. No nie wiem co zrobić, uciekamy szybko do tego, do cmentarza. Zwiewamy. Jeju. Z tym clownem, ja bym najchętniej go pokonał, wypędził go z tego świata. Ale nie wiem jak. Nie mam pojęcia, widzowie, wiecie? No nie, może wy wiecie, o. Byście napisali. Ja próbowałem wszystkiego. Lawę, wodę, ogień, smoka, strzały, miecz, kilof, sikera, bicie, co jest, no wszystkiego. Co jeszcze mógłbym spróbować? Kto napisze, ten wygrywa. Ten mu dam, nagrodę mu dam, o. Sen? Jaki sen? Run, szybko uciekaj. Bajajo, ktoś napisał, o nie. Naprawdę? Ale jeju, bajajo, przypomniał mi się Sirenhead. On kiedyś tu był. Mój przyjaciel Sirenhead. A został pokonany. Milk. Usuń świat, ktoś napisał. No ale jak mam usunąć świat, jak tutaj jest Matruner? Uciekamy szybko. Zwiamy teraz w nogi, run. Uciekamy do cmentarz. Szybko, zjedzmy złote jabłko. Czekaj, złote jabłko. Jedz, szamaj. Do Anabel. O nie, clown! Nie, szybko. Na cmentarz. Dawaj, uciekamy. Musimy Matunera używić, widzowie. O, jestem. W środku. Na jej cmentarzu. Clown tu stoi. I nie wchodzi. On się chyba boi tego. Słyszę jakieś dźwięki dziwne. Jakby coś chodziło. Czekaj, ja wam podgłośnię. Zaraz będziemy do Anabel krzyczeć. Słyszycie to? Jakby ktoś chodził. Ej, podgłośnijcie sobie Minecrafta. Znaczy Minecrafta, co ja gadam? Live'a. Jeju. XD. Live'a podgłośnijcie sobie, live'a. Słyszycie? Jakiś pies nawet czekał. Bo znowu ja słyszę. Ej, coś tu chodzi. Coś tu chodzi. Wydaje dźwięki. Czekaj. Ej, to weźmy sobie. Słyszycie to? Słyszycie to? Ja się boję. Co to? Halo, jest tu ktoś? Halo? Ja Smajslo, jestem miłym, prostym chłopakiem. Halo? Anabel? To ty? Chyba, że tu są te takie dusze, wiecie o co chodzi. Anabel! Pomóż mi! Jakie dźwięki! Jak się śmieje. Się boję. Esa, 5 złotych. Brakuje mu jeszcze 20 subów. Pomożesz mu dobić 1,1k? Kanał MENTNYGAMING z góry wielkie dzięki, pozdrawiam, oglądałem cię od 56k subów. Dzięki Esa, no możecie mu pomóc, pozdro ziom, dzięki wielkie. No doceniam, fajnie, że oglądasz, że oglądałeś. Ej. Anabel!
przyzywam cię! Ana... O! Spadłem! Uuu! Pojawiłem się z powrotem! Ale gdzie jest ciało Matrunera? O nie! Oślepienie! Nic nie widzę! O-o! Coś się boję, czekaj, ściszymy sobie troszeczkę. To ja się cykam. Leży z powrotem! Pojawił się! Jak? Co? Chodźmy może przyzwijmy Anabel, co wy na to widzowie? Pora chyba, żeby Anabel nam pomogła. Robimy to? Idziemy do krzesła jej. Matuner znowu leży. Niech nam pomoże Anabel. Niech ona nam pomoże. Anabel jest dobra, nie widzowie? Anabel jest dobra, ona nam pomoże, co nie? Jesteście w stanie zaufać Anabel? Bo ja chyba tak. Tu jest jej krzesło. O. Możemy wtedy... No i pójść. Ona tutaj się powinna pojawić. Gdy tylko ją przyzwę. A. Dobra, okej, okay, to... Tak, dużo osób napisało, że tak, nie, nie idź, idzie. A dużo osób napisało, że nie, nie ufać, nie ufaj Anabel, Anabel jest zła. Czemu tak sądzicie? Ona mi pomogła, odmienia mnie. Wchodzimy do środka. Jesteśmy blisko krzesła. Tutaj ona może się pojawić. A, no to co? Idziemy, siadamy. Zastanowiłem się, tak, podjąłem decyzję, przyzwę ją teraz. Anabel może się pojawić we własnej osobie, gdy usiądę na tym krześle. Wtedy nastanie, nie wiem, dobra. Robimy to, co? Ona nam pomoże. Zamienić się w ducha, Oliwia napisała. Nie, pomoże nam. Anabel jest niedobra. Ale pomogła mi, może da radę. Trochę osób napisało, że Anabel jest w ciele Matrunera. I chyba też tak myślę, że ona... Chyba, że ona... Ale nie wiem. Tak nie mam pewności. Ale gdzie jest Matruner? To mnie ciekawi. Czemu on się nie odzywa, a tutaj leży, nie? Uwaga, siadamy wtedy. Za 5. 4. To jest ostatni moment na kliknięcie łapeczki w górę i subskrypcji. Jak ktoś jest nowy, nowa, to cokolwiek by się nie stało, subskrybujcie z dzwonkiem. Będę naprawdę wdzięczny. Szanuję, doceniam, kto subskrybuje. Pamiętajcie o tym dzwonku, dobrze, widzowie? Także subskrybujcie. O, pokazuję. Cześć. Tutaj macie subskrybera. Oj, czekaj. Aj, nie mogę. To się wyświetla teraz. O! Taki subskrypcja! Widzita! Widzita czy nie widzita? Tutaj się wyświetla. Pode mną! O! Subskrypcję wam trzymam z dzwonkiem. No ale tak poważnie. To kto chce, to z góry dziękuję. Przypominam również o konkursie, który macie link w opisie na iPhone'a 5 i konsolę. Tam wystarczy nas zaobserwować youtuberów. Link w opisie, pierwsza linijka, czy tam druga. A ja siadam w tym czasem. Uwaga. 3. 2. I 1. O, jeszcze 10 zł dostałem. Patryk Stasiak, wejdź na kanał Matunera, please, a cię wyjaśni. A ci się wyjaśni. Wejdź na kanał wszyscy. Dobra, no dobra. To możemy ustawić godzinę, na której wejdę tam na Matunera, bo jeszcze nie patrzałem na kanale, u niego nie byłem ani razu. Siadamy. Let's go. Ciu! Co teraz? Anabel! A! A! Jak mocno! Nie za głośno! Za głośno to było. Ale mocne. Ona jest chyba z tyłu za mną teraz.
Obracam się. Powolutku, po prawo, 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 prawo. Matruner tam dalej leży. Na tej trumnie. Okej. Okay. Ciało jest jego tam niezmiernie. Zobaczmy. Jest, stoi. Lata. To Anabel. We własnej osobie. Jest tutaj. Patrzy się na mnie. Ale ma tą złą twarz. Jest w tym postaci jaka creepy. To nie jest prawdziwa dziewczynka. Ale gdy zejdę z krzesła, to powinna się zmienić. Jakie ona ma w ogóle rączki takie. I te włosy, gały jak 5 zł, nie? Wielka twarz. Ale ma mięśnie i klatę. Julia napisała, hehehe. No, klatę ma, nie? Łojojojo. Klata się zgadza tam. Wszystko się zgadza u niej. Ale buzię to ma zbyt wielką. Gały ma takie wielkie, że... Chłopie, ja takich oczu nie mam, nie? Dobra. Babsz tylko ktoś napisał. Ta duża baba, nie? Baba je. Baba Jaga. O nie, ty. Baba Jaga. Ojojo. Dobra. Weźmy już poważni widzowie, bądźmy. Ta Baba Jaga może nam zrobić kuku, nie? Musimy, wiecie, bo być ostrożni. Okej. Okay. Aj, jeszcze zanim się ruszę, wyjdę z tego krzesła, to ej, ustalmy godzinę. Jutro filmik 14:00, dobrze? Jutro, czekaj. Jutro filmik 14:00. O, napisałem wam, spójrzcie. W prawym górnym rogu macie, patrzcie. O, wizyta? Jutro filmik 14:00, punktualnie. Możemy zrobić wyścig. Zanim się ruszę, to kto będzie pierwszy pod filmem jutro o godzinie 14:00, punktualnie, co do sekundy, ta osoba wygrywa. Co wy na to? 14:00, kto wbije jako pierwszy, drugi albo trzeci? No trzy pierwsze osoby wygrywają, ok? Dobra. O, Magdalena napisała, ok. Dobra, Tomek, ok. Ok. Dobrze, to widzowie, to możemy tak ustalić wtedy? Jutro 14:00 byście byli? 100%? A chociaż wiecie, tak wpaść na chwilę, nie? Na filma zobaczyć. Ej, coś ktoś napisał, że donaty się popsuły. Ale dziwne. No powinno się pokazywać. Dobra. Okej, okay, możemy się umówić. Dobra, tak na pewno. Dragon napisał, że będzie. A kto będzie pierwszy? Okej, okay, ruszam się za. 5. 4. A wy tu do szkoły idziecie? Esa. 5 złotych. Jeszcze 9 mu brakuje, jego kanał to MENTNYGAMING. Jesteście wielcy i ty smile slow, jeszcze większy, życzę ci, żebyś szybko wbił te 1 milion subów. Dziękuję, ziom! No, możecie wbić do tego menti. Pozdro, Esa, jak ty jesteś spoko, ziomuś. Nie, no, dziękuję ci za takie miłe życzonka. Tobie też życzę dobrze w życiu. No i milion może wbijemy, nie? Pozdrawiam cię serdecznie i tam twojego kolegę, rodzinę i wszystkich dookoła. Dobra. A my przechodzimy. Staję za 5, 4, 3. Ja kończę o 13. O, no to fajnie, dobra. To o 14 bądźcie, nie? Staję. Już, go. Szuko. O, nie. A, ścięło się. Nie, ała, ała, ała. Nie rób mi, proszę, Anabel, nie rób mi nic. Czemu się nie zmienia w dziewczynkę? Ona jest tak dalej tą straszną. Ścięło. Wyszła z powrotem. Schowała się. Anabel, przepraszam. Pomóż mi z Matunerem. Pokaż moim widzom. U, zamurowała się. Czemu?
Anabel, pokaż moim widzom, że jesteś dobra, bo oni nie wierzą, oni ci nie ufają. Widzowie mi piszą, że ty jesteś zła. A nie, ale to nieprawda, tak? To nieprawda. Anabel jest dobra. Co nie? Anabel? He. Co ona robi? Nie. Ścięło mnie. Anabel. Nie wiem, czy ona tam w środku jest. O nie, czarny ekran mam. Co się stało? Nie, tylko nie to. Czarny ekran. Nic nie widzę. Ej, u was też jest czarny ekran. Czekaj. Minecraft mi się wyłączył. Co? Jak? Czy odpalam jeszcze raz? Czekajcie, ładuje się. Szybciej, szybciej. Co się stało, no? Ładuj się. Okej, jestem, dobra, z powrotem. Dobra, uwaga. Ładowanie, łączenie z serwerem, logowanie. Czytywanie. Co tu robi klaun? Klaun po lewej! Czemu to jest klaun? O nie! Boję się ruszyć teraz. O. Czekaj, wezmę sobie lewo. Zniknął. Klaun tu jest! Anabel! Anabel, wchodź! Anabel, wychodź! Anabel! Klaun tu jest! Klaun tu jest! Klaun! Anabel! O, stoi! Jest dziewczynką, tak! Anabel! Pomóż mi, proszę! Chodź, dziewczynko, proszę, proszę, pomóż! Tu jest klaun! 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 Klaun, tak! Bierz go! Klaun! Nawalaj, tu był, stał! No widziałem go, tutaj był po lewej. Nie, rzucaj mnie! Co ona robi mi? Coś dostałem. Siłę drugą mi dała, patrzcie, efekt. Tak, tak, jest. Widzicie? Mówiłem, ona jest dobra, a wy cały czas piszecie, że ona jest zła. Nie rozumiem tego. Anabel jest dobra, jaka ładna w ogóle, nie? O. Dostałem coś. No kto wizję? Lepiej widzę. Wow. Dawno nie miałem noktowizji. Jak widno! Jak pięknie! Wow! Mój normalny świat. Taki chciałbym. Jak pięknie widać. Mam szybkość, siłę. Tok! Ale się cieszę. Anabel mi pomaga. Ktoś napisał, Anabel specjalnie to robi? Chcecie przechytrzyć, ktoś napisał. Poważnie? Ej, w ogóle brakuje 200 łapek do 5000. Może ktoś kliknąć jedną? Znowu mam efekty jakieś. Szybkość, zwiększony skok, regeneracja, siła, noktowizja. Patrzcie, co ona mi daje. Ale super. Jak ja skaczę. Wow. Wejdźmy do Matunera. Ej, pamiętajcie widzowie, jutro punktualnie filmik 14.00, nie? Pamiętajcie. Jutro filmik, zapraszam wszystkich, 14.00 punktualnie co do sekundy na mój kanał Smyslow. Jak ja skaczę. Matruner, wstawaj, obudź się! To ja! Matruner! Wstawaj! Proszę! Ała, nabije mnie. Pokazuję głową. Nie? Dała mi coś. O nie, tylko nie to. Znowu ta miksturka, patrzcie. Tutaj jest. To jest do rzucania takie... I raz to próbowałem, ale to robi takie dziwne rzeczy, wiecie? Boję się to sprawdzić. Ale tego lepiej nie róbmy. Cykam się.
100 łapek i mamy 5000. Wow, dziękuję widzowie. Także... Nie wiem, decydujcie, mam to rzucić pod siebie, wypić jakoś czy coś? Rzucaj. Nie, próbuj. Rób to. Dawaj. Dawaj, odmienisz się. Ktoś napisał? Poważnie? Rób to. Ej, ile osób tego chce, abym to zrobił? Poważnie? Myślałem, że nie. Ktoś rzuca w niego. Ona rzuca w niego. Próbuję go uratować, wiedziałem! Patrzcie! Tak, Anabel, proszę! Ożyw mojego przyjaciela! Tak, Matruner! Żyj! Żyj! Tak, tak! Jak najwięcej! On żyje. Odmieni się. Ej, a w ogóle, widzowie, mam do was pytanie. Słuchajcie. Ej! Teraz tak poważnie, poważnie. Słuchajcie mnie bardzo dokładnie. Mam jedno pytanie do was. Ale takie... Takie bardzo stricte pytanie. Ale nie śmiejcie się, okej? Okay? No, jakby powiedzieć wam... Zastanawiam się też nad tym. Może wy będziecie znali odpowiedź. A więc słuchajcie. O, Jula tu jest w ogóle. Siema, Jula. Nie chcesz być u mnie moderatorką? Bo cię widzę często. Okej, okay, to teraz uwaga. Patrzcie to. Ściągam teraz zbrójkę z siebie, nie? Patrzcie. Ściągam całą. Na dole jestem klaunem. Oj, Anabel coś robi. U góry zerwała mi twarz. Anabel. Z prawej strony, z rączki, też mi rozcięła strój. Patrzcie. Moja rączka po prawej wygląda tak. Widzicie? Jest nowego koloru. Jaka ładna, nie? U góry mam normalną twarz. A więc pod moim strojem, który mam, znajduje się moje normalne ubranko, normalne ciało, co nie? Pod moim strojem klaunowym, tak? A więc zgadza się. Ale teraz pytanie do was, widzowie. Czemu ona macha do mnie głową? Odejdź ode mnie. Przeszkadza mi strasznie. Coś mi chyba chce pokazać. Dobra, no i teraz pytanie najważniejsze, słuchajcie. A więc, skoro pod moim strojem jest normalne ubranko, normalne ciało, to uwaga, a co jest pod strojem klauna? Co jest pod strojem klauna Pennywise, prawdziwego? Co pod jego jest strojem? Widzowie, bardzo ciekawe, nie? Tak się zastanawiam teraz. Co może być pod strojem Pennywise'a? Jego twarz? Ciało jego? Ktoś napisał? Nie wiem, jego cały zwykły chłopiec? Ktoś napisał, że zwykły chłopiec. Mężczyzna jakiś? Okej. Okay. Gacie. Ktoś napisał gacie. Gacie klauna? Ciekawe jak wyglądają gacie klauna, no ta. Dobre XD. Gacie klauna, no nieźle. Tak. Gacie klauna normalnie tako. No nie wiem. Ej, a pamięta ktoś z was może Nubka? Taki, co mi kiedyś pomagał, był na moim serwerze, włamał się na mój świat. Pamiętajcie może mogło kiedyś? On został chyba na Marsie, nie? Bo Matruner go tam zostawił. Kto go pamięta? Może... Ciekawe, czy on dalej jest na tym Marsie, tak się zastanawiam. Tak, ja. No? Teraz tak się zastanawiam... Czy on jest na Marsie? Gdzie go tam zostawił Matruner? No, podejdźmy znowu do Anabel. Ja jeszcze pamiętam. Jessica, ja pamiętam. O, Jessica pamięta ładnie. Jak pamiętacie, to też pamiętajcie o konkursie, nie? Który wam tutaj się wyświetla. Po prawej stronie konkursik. Organizuję wraz z innymi youtuberami, jak coś, widzowie. Link pierwszy macie w opisie. Fajnie to.
Dobra. Kosmitaju, ta. Jo, Kosmitaju, pamiętajcie jeszcze Kosmitaju? To były stare, piękne czasy, nie? Kosmitaju, ojeju. Matruner, wstawaj, Kosmitaju! Nawet wiecie, ej, nawet koledzy do mnie zaczęli mówić Kosmitaju. Ej, gdy ja byłem kosmitą, nie? To ja słyszałem u mnie? Siema, Kosmitaju. Ja się witam z kolegą, nie? W prawdziwym życiu. A on do mnie mówi, siema, Kosmitaju. Albo Damian, nie? Damian, taki youtuber, Damian. On do mnie pisze, co tam, Kosmitaju? Ja mówię, no nie. Wszyscy zaczęli mi nazywać Kosmitaju, nie? Ja to pamiętam, nie? Do dzisiaj mnie wyzywają od kosmitów. Kosmitaju, jak leży... O nie, też, widzowie, nie nazywajcie mnie Kosmitaju, ja nie jestem żadnym kosmitą. Tylko nie to. No nie, teraz wszyscy do mnie będą mówić Kosmitaju. Po co ja o tym mówiłem? O, znam Damiana, ktoś napisał. No, Damian też jest w tym konkursie. O iPhone'a i PS5. Macie link w opisie. Tam ostatnie godziny mijają, widzowie, to warto też wbić na ten konkursik. Dobra, oj, ona stoi i się patrzy na niego. Anabel. On Octoviza mi mija. Miga już mocno. Oj, zaraz zniknie. I ciemność. Anabel, jesteś tu? Anabel. Co tak znieruchomiała, patrzy się. Ej, ona w ogóle miała czerwone oczy, nie? O, patrzy się. Ła! Dostałem obrażenie. Ła, znowu! Co? Czemu? O, rzuciła na mnie. Ona próbuje uratować Matunera, nie wiem, o co chodzi. Trochę dziwna to Anabel jest. Ale ja mam tylko marzenie jedno. Moje największe, skryte marzenie to jest to, aby pokonać Pennywise'a oraz Anabel. Ja nie chcę żadnych postaci na tym świecie. Żadnych. Ja chcę, tak jak było kiedyś, normalnie. Rodzinka, Matruner, ja. Tylko tego pragnę. Niczego więcej. Czy to tak wiele? Matruner, wstawaj, no. Nie wytrzymię. Matruner, a masz. Rzuciła coś. Dostałem miksturkę. Mikstura leczenia. Widzicie? Ona chce go uleczyć, patrzcie. Mikstura leczenia. Wiedziałem, ona chce nam pomóc. A wypisze... O. A wypisaliście, że ten, że jest zła. A rzucam miksturę. Patrz, masz. Pije. Leczenie mam. Kolejne rzuca. O nie, za dużo, nie chcę tego, bo weku będzie mi tutaj sprzyjało. Matrunerowi dajmy. To trzeba by było rzucić, rozbić. Cześć, ja to wyrzuciłem. Bo ja mam jedzonko, mam złote jabłka, więc tego tak nie potrzebuję. Rzuca dalej. Matruner, wstawaj! Brachu, tu jest Anabel! Ja tak samo! Wstawaj, ziom! Ona cię próbuje uratować! Matruner! Kiwa głową, że nie. Czemu? Jak on, żeby on powrócił? No gdzie on jest? Matruner! Ciekawe, o czym on śni. Matruner, to ja z Majslą. Wstawaj, brachu! Proszę! Gdzie jesteś? Matruner! Poważnie, obudź się! Nie wiem, co teraz. Co zrobić? Zastanawiam się, wiecie? Co jest? Dlaczego ona siedzi? Co? Anabel! A wyciągnęła mieczyk jakiś dementowy.
Co tu się dzieje, no? Jezu, jaka ona nieogarnięta jest, ten duszek. Dlaczego ona wyciągnęła mieczyk? Co ona chce z nim zrobić? Ruszył głową, ruszył, ruszył! Ruszył głową, ruszył! Ruszył głową! On żyje! To działa! Matruner, wstawaj! Matruner, Matruner, wstawaj! Wstawaj, 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 wstawaj! Teraz, brachu, wstawaj! Ława, wstawaj! Szybko! Budź się do życia! Wstawaj, wstawaj! Ława, wstaję! Wstawaj, wstawaj! Ła! Czemu mnie nawala? Coś próbuje zrobić. O nie, wyciągnęła mieczyk. Macha do mnie. Kiwa głową, że nie. Ona próbuje go ożywić chyba. Chciała kosmitaju. Ej, no nie piście! Obudził się, no widziałem, no. Widzowie, przypominam wam, jutro filmik 14.00, będziecie? Jutro, dokładnie. Jutro, patrzcie, ja wam tu przybliżę to. Ej, bądźcie jutro 14. Kto będzie, tak szczerze, tak z 1000%. Jutro filmik 14.00. Postawiła coś, szafy, patrzcie co robi. Ej, będzie ożywiała Matrunera. To się dzieje, będzie ożywiała. Patrzcie, patrzcie. Łooo, tok. Łooo, co tu się teraz dzieje? O, to dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Miksturki, coraz więcej miksturek. Za blisko to za blisko to jest. Ile tych, ja. Ksiąg. Miksturki. Dalej stawia. Ile tego ona ma? Oj, nie, zasłoniła mnie. Patrzcie. Ile tego tutaj jest. Czekaj, pochodnie zapal, a nie, pochodnie mam zapalną. Tu są jakieś księgi, tu są miksturki. To ożywić. Ej, ale pamiętajcie, jutro filmik 14.00, ok? Bądźcie tak na 100%, kto może. Ale co do sekundy. 14.00, co dokładnie. Obiecuję, filmik jutro 14.00. Postawiła ten. Pusełko. Ha. Ciekawe. A jakbyście mieli wybrać miksturkę, to jaką? Niebieską, zieloną, fioletową? Czy tą karmelową może? Czy jakby to nazwać? Nie wiem, co za kolor taki dokładny. Pomarańcz to nie jest. Taki lekki brąz? Co byście wybrali? Kawałek zieloną. Maciuś napisał zielony. Maciuś niebieska. Dominika zielona. Ja szczerze to bym wybrał chyba nie zieloną, albo niebieską. Różową, o. Ale to jest taki bardziej fiolet niż róż. A tutaj? Ha. Więcej. Patrzcie co robi, konstruuje! Będzie życie dla Matrunera! Życie będzie! Tak! Trzymajmy kciuki teraz! Coś konstruuje! Ona go uleczy! Tak jest! Rusza głową! O, co tu się dzieje? Patrzymy dokładnie. Coś pokazuje. Ła. Zostałem, mam podejść? Chyba, że mam usiąść. Ona pokazuje... Czekaj, usiądę. Siedzę, patrzcie. Okej. Kliknijmy w to. Teraz zobaczmy. Ja muszę ten blok ustawić. Czekaj, tą miksturkę weźmy sobie tutaj. Nie mogę kliknąć. O, mogę. Miotana mikstura regeneracji. Okej. Ona chce zregenerować Matrunera. Weźmy sobie to. Pokazuje coś. Żebym ten rzucał chyba w Matrunera tym. A ona to napełnia. Ok, rozumiem. Czekajcie, widzowie. Ej, słuchajcie. Ja idę ZW tak na minutę. Będziecie pilnować mi live'a? Proszę. Żeby tutaj tylko nic się nie stało. Ja tak zostawię kamerę, dobra? Ale weźcie, pilnujcie. Zostańcie na kanale. Ja zaraz przyjdę. Ja idę ZW tylko chwilę. Dobrze? Pilnujcie, jakby coś się stało.
Okej. Okay. To napiszcie smiley ZW, jak coś, piszcie. Ja tutaj wtedy od kompa idę chwilę. Okej. Okay. To ZW. Kapsle. 3 złote. iPhone 5 i konsola to nie ma co panie zdyt o, ojcowie o, ojcowie o, ojcowie o, ojcowie o, ojcowie o, ojcowie. Kapsle. 3 złote. Konkurs na iPhone 5 i konsola? Nie ma sensu panie zdyt o, ojcowie o, ojcowie o, ojcowie o, ojcowie o, ojcowie. Kacpi. 5 złotych. Pozdrawiam mamę Amandę.
No halo, halo, jestem. Halo. No, a co się stało? Ojeju. Ona ratowała? Maturę się coś ruszył, czy coś? Dobra, czekaj, zobaczmy. No chyba jest okej. Okay. A co było tutaj grane? Co się stało? Chyba ze mną jest git, co? Nic nie było? No, jest, nie, jest chyba w porządku. Dobra, co ja piszę? Maturę ruszył głową. Poważnie? Tak długo. No to było szybko było. Co się stało? Ekran się ruszał. Jak się ruszał? Ale co, że ona rusza ekranem? Czy co? No ratu, nie wiem co tu się było dziwne. Głową się ruszył. Ale co, że aha, Matunel się ruszał, aha. No to on zaraz użyje, dawaj, Anabel. Pomóż, jak najwięcej. Kamera ci się ruszyła. Ale jak kamera mi się ruszyła? Chyba, że ona mnie coś przesunęła. Może to ona? No ja się nie ruszałem. Ej, co ona robi z twarzą? Patrzcie, rzuca eliksiry, które się wtapiają w niego, w głowę. Co? Lol. Co jest? Patrzcie, co tu się dzieje. Anabel. Ona się nawet nie reaguje. Anabel! Anabel! O! Usłyszała chyba. Albo i może nie wiem, czy ona mnie rozumie. Już na plecach ma w ogóle. Co jest? Ona na plecach daje? What? Dobra. A czemu ktoś napisał Anabel pokazała? Co pokazała? Nie rozumiem. Anabel, co ty robisz mi? Teraz schodzimy stąd. Boję się. Dalej ma tuner nie ożył. Ała, uderzyła mnie. Ała. Wala. Co jest z tobą, jest mała dziewczynko? Ona malutka. Znikła. Poleciała do góry, patrzcie. Unasza się. Wow, jak wysoko. Spada na dół. Co dziewczynko? A, dziewczynko. O, co się rusz... Co jest? Ruszyłem się sam! Ej, nawet... Co? Nie kliknąłem nic. Nie kliknąłem W. Ruszyło mi się samo. Jak? Ale to było mega dziwne. Postać mi sama poszła, a nawet nic nie klikałem. Lol. To było dziwne. Się zlękłem normalnie, zląkłem się. Co to było? Chyba, że ona panowanie ma jakaś, ten duszek ma jakieś, nie wiem, umiejętności dziwne. Anabel, co gada? Matruner, obudź się, proszę. Matruner, błagam. Matruner! Matruner! O nie, ja latam. Nie! Ona mnie chyba bierze. Dostałem lewitację, żebym tylko przeżył. O! Oła! Żebym tylko nie padł. Co ona mi robi? Chce mnie porwać do góry? Nie chcę! No, Anabel, ratuj, help my friendso! Ratuj mojego kolegę! Anabel, ratuj mojego kolegę! Ratuj kolegę, Anabel! Słyszysz? Nie, mnie ona nie ogarnia. Widzowie, ale przypominam wam, jak coś, jutro filmik 14.00, żebyście byli, widzowie, nie? 14.00 filmik, pamiętajcie o tym, jutro. I przypominam wam też o konkursie, tutaj wam pokazuję, konkursik. Pierwszy linka w opisie, tam już ostatnie godziny lecą. Link macie, tam wystarczy nas zaobserwować. Link macie w opisie na konkursik, nie? Dobra. Link w opisie macie do konkursu. Także możecie wbić też na konkursik, tam organizuję wraz z innymi youtuberami to. Tam jest Damian, Yoshi, Konopski, Fireout, może kojarzycie takich youtuberów. I tam wystarczy nas zaobserwować na Instagramie, YouTubie, pierwszy link w opisie, czy tam drugi konkursik, jak coś. Dobra. Spoko, ja zostawianko, o to dobrze.
Fajrota? Co? Co? Teraz nie mogę, ja nagrywam. A weźmy teraz. Nie wiem co zrobić, no. Matuner, wstawaj, pobudka. A masz paskacza. A masz. No nie wstanie, no. Już jestem tutaj nie wiadomo ile czasu i nic się nie dzieje. Jeju, no, Anabel. Anabel, co gada? Matruner, Anabel, ratuj, no proszę, no. Pobudka. A ten penestrajst jeszcze tu jest. Ja jestem ciekawy, widzowie, to jest najbardziej mnie... Jezu, ile mam tu miksturek. Najbardziej mnie ciekawi z tego wszystkiego. Najbardziej. Wiecie, co mnie ciekawi? Oto, co mam pod tym strojem. Co się znajduje pod strojem klauna? Ciekawe, jak ja wyglądam na dole. To najbardziej mnie ciekawi. A was? Mnie tak z ciekawości żera. No co ja tam mogę mieć pod klaunem? Jakie ubranko? Jakiego skina? Ciekawe, kiedy mi to odsłoni. I się pokażę wam. I nie omińcie tego. To subskrybujcie mój kanał, żeby was to nie ominęło. Z dzwoneczkiem. Pamiętajcie, aby kliknąć ten dzwoneczek obok subskrybuj, jak coś, nie? Bo wtedy, jak klikniecie tego subika, będziecie mieć powiadomienia. Także polecam. O, suba walność. Ja widziałem klauna. No ciekawe, co tam może być, nie? ESA. 5 zł. Jeszcze 2 SUBYZRUBCIE mojemu koledze NIESPODZIANKEIDOBIJCIEMU pierwszy 1KSUBUW kanał MENTNYGAMING gra w gierki jak na razie to METIN2 dzięki wielkie, że aż tyle DOBILIECIE w takim krótkim tempie, a teraz DOBIJCESMILESLOWOW1MLN. Jakąś jąka, jak to czyta ten tłumacz, nie? On się wysowić nie potrafi, on... Dzięki za donate, ziom. Co tam pisałeś? Nie zrozumiałem. Wszystko przez tłumacza nieogarniętego. Jąka się, może przez tego capsloka. Dobra, okej, weźmy sobie tak. Dobra, widzowie, to słuchajcie. To jutro, godzina 14:00. Filmik, punktualnie, macie być. Zapraszam was koniecznie. Ja tutaj zostanę. To byłoby na tyle już. Dziękuję wam za tego live'ika. Do zobaczenia, do jutra. Jutro, filmik 14:00, okej? I zobaczymy, jutro też zrobię live'a. Zobaczymy kanał Matrunera, dobrze? Jutro filmik 14:00. Także bądźcie jutro. Okej? Okay? Jutro. I na kanał Matunera jutro wejdę, bo już dzisiaj to tak z czasem słabo, zżera mnie czas. No. Dobrze, to słuchajcie, to bądźcie jutro, przypominam wam, 14:00. Napiszcie w komentarzu, kto będzie, przypnę wam serduszka. Punktualnie, co do sekundy, 14:00, jutro, poniedziałek, zapraszam każdego, robimy wyścig, kto będzie pierwszy pod filmikiem, piszcie od razu komentarze, ja na was będę czekał, będę co do sekundy. Okej, ja będę. A kto będzie na 100%? A Julia napisała, że ja będę, okej. Kto będzie na 1000%? No zobaczmy. Okej, robi się, Piotr pruncał, dobrze, Piotr, okej. Marzena, ja na 1000% krab, Marzena, dobrze. Agnieszka będzie, ja sobie tu zapiszę parę osób. Postaram się, Darek się postara, okej, trzymam za słowo. Dragon, ja będę, dobrze. Uff, fanka Minecraft napisała 1000%, dobrze, zobaczymy fanka. Grażyna też będzie, Olinuś, Pinkuś, trzymam za słowo. Renata, Marek, Liska, Filip Dexter. Dobrze, to trzymam was za słowo. Jutro, 14:00, mój kanał. Zapiszcie sobie, albo budzik ustawcie, budzik, o. To będziecie wtedy pamiętać, nie? Na telefonie. Mój kanał, Smyslow. Ale co do sekundy obiecuję, filmik będzie na 1000%. Okej, to byłoby na tyle, dziękuję. Siedzę tutaj do nocy. Będę próbował obudzić Matunera. Trzymajcie kciuki za mnie, aby się udało obudzić go, żeby wrócił już poważny mój przyjaciel Matruner. I co jeszcze? Aha.
Możecie dać mi do znajomych, kto by chciał na Facebooku. I no i ten konkursik, pamiętajcie. Jeszcze na konkurs możecie sobie pójść. Czekaj, wysyłam wam Facebooka. O, tu jest mój FB. Jak chcecie, to możecie wbić na mojego Facebooka. Teraz, kto by chciał. Dodać mnie do znaj. No tak szybko. Albo zaobserwować. To zapraszam was na FB. Albo na Instagrama. No dobra, weź tak sobie. Ej, mogę wam podać wyniki? Chyba jutro będą, nie? Albo dzisiaj w nocy zobaczymy. Okej, czekam na was na Facebooku. Kto jeszcze wbija na FB? Nie mogę. Dobra, ktoś wbił. Uwaga, sprawdzam. O, Steyer wbił. Siema, Steyer. Oskar. Fajne zdjęcie. O, Oskar coś ćwiczy chyba. Możecie wbić mnie, zaobserwować. Wyślę wam linka na czacie. Macie link na czacie. Kliknijcie w tego linka, kto by chciał. Macie link na czacie. Esa. 5 zł. Jeszcze 2 suby zróbcie mojemu koledze niespodziankę i dobijcie mu 1,1 subów kanał MENTNYGAMING gra w gierki. Dzięki wielkie, że aż tle dobiliście w takim krótkim czasie, a teraz dobijcie Smile Slow 1 miliona subów. Dziękuję Esa, pozdro, Menty Gaming, pozdro, możecie zostawić mu subika. Okej, od Adrianna wbiła, o pozdro Adrianna, ładne zdjęcie, o Martyna też, w okularkach. Możecie wbić mnie zaobserwować, kto by chciał. Dać do znaj, kto by... No tam macie... Link na czacie macie, do FB mojego. Zapraszam was bardzo serdecznie. Okej, wysłałem wam linka na czacie. To byłoby na tyle. Dziękuję. Widzimy się jutro. Czekam, teraz stoję. Spróbuję ożywić Matunera. Do zobaczenia, do jutra. Pa, pa, dziękuję, że byliście. Dobranoc. O, jeszcze Annabel rzuca mi 100 rakami. Żeby się udało. Trzymajcie kciuki. Go!